ciekawostki są, bo myśmy... Ten rys na tej wieży. Wszyscy się tutaj zgodzili i nagrali teledysk Szpara, tą piosenkę. No i jak to puścili, to w ciągu półtora roku 10 razy tyle turystów. I każdy się o wieżę pytał, nie, gdzie to było? No fajnie w sumie. 63 razy się nie mogliśmy spotkać. No czasem tak jest. No ja też, jakbym znalazł czas, bo... Nasza najnowsza inwestycja, można powiedzieć, ale i najmłodsze dziecko z tego systemu. Nastąpi to lada dzień, można powiedzieć. Już tutaj pewne wydarzenia miały miejsce. Parę grup się tutaj znajduje jeszcze na samym środku. Takie. Malta, zróbmy przebaczalnie i dom, bo my potem pójdziemy sobie na wieżę. To jest zamiast naklejki dzisiaj, proszę pani. Dzięki. Jaką odznak? Bardzo dobrze ten obiekt. Dowód romantycznej miłości. Tu mamy sam początek tego XIX wieku, kiedy to dwa lata po ślubie, który się... Po festiwalu już się bierzemy mocno do przygotowania tego obiektu do oficjalnego otwarcia, które... Druga drewniana kostka, w której będziemy sobie wyciągać stare pocztówki czy litografie na zasadzie takich szufladek. Czyli ta interakcja będzie nie tyle elektroniczna, multimedialna, co bardziej taka dostosowana do otoczenia, czyli... Galeria z tymi tak. Jest, nie? Mm-hmm. To tu byście wieszali zdjęcia tych tuzów, że tak powiem, których teraz się zaprasza. No i ja, chociaż nie jest tak, że się nie znamy zupełnie. Kami pojawiał się również w snach właśnie hrabiny von Redden, ponieważ... Co z tego? Tej lokalnej społeczności, tym biednym ludziom, którzy nie mieli często co do garnka włożyć. Jesteśmy w magicznym miejscu, zwanym tutaj Kręgiem Druidów, ze względu na